Evil. I witam po raz kolejny wszystkich na tutaj dalszej przygodzie. Dolecieliśmy w poprzednim odcinku do trzeciego sektora, The Periphery. Jesteśmy na pokładzie królewskiego tygrysa, bądź z wielkiej krewetki, zwanego w moim wypadku Orzeł 9, nowego statku z dodatku do gry. I rozpoczynamy dalszą przygodę. Nie polecam akurat tutaj wybierania sobie opcji automatycznego rozdawania skilli, bo często jakoś ono może nie pójść tak, jak byśmy chcieli pomyśli. Więc polecam po prostu robić to jednak ręcznie. Dużo się nie traci czasu, a lepiej przygotować sobie wszystko pod siebie, żeby przypadkiem nie stracić punktu, bo możemy zdobyć tylko 10 przez całą grę. A gdy gramy załogą taką nie najwyższej klasy, jak ja to zazwyczaj mam miejsce, to można po prostu przegapić coś i potem będziemy tylko sobie dziękować za brak dostępności niektórych skilli. Więc teraz tutaj szybciutko porozdajemy je. Bardzo ważne jest tutaj, żeby utrzymywać w miarę wysoki poziom żarcia, przynajmniej na jakiejś grupce. W tym wypadku mi jest 7 osób, które będzie zajmowało się żywieniem całej reszty drużyny. I ta grupka będzie, myślę, wystarczająca. Ewentualnie może dam jedną osobę później, albo może znajdę lepsze zbiorniki na drużynę, że tak powiem. Jeśli będziemy mogli schować więcej. A Twin, może ten zwierzak może gotować żarcie. Niech zwierzak gotuje żarcie w takim razie. Musimy po prostu zdobyć więcej botów, które będą robiły to za nas. A każda osoba, która znajduje się na żarciu z kolei, wpływa nam bardzo dobrze na załogę. Jest taki plus, że osoby, które są z kolei w szklarniach bądź w tych innych typach budynków, modułów, które produkują żywność, nie spożywają żarcia, więc najlepiej tam wrzucić tych największych głodomorów, żeby nie zużywali żarcia, a przy okazji produkowali żarcie. A najlepiej w ogóle nie brać na pokład, tak jak ja to lubię robić, a potem wysyłać. A jeżeli się niechcących weźmie bądź dostanie, to wysyłać ich do abordażu. A noż przynajmniej zatrzymałem przez chwileczkę przeciwników. Dobra, ty czym się zajmujesz w ogóle, stworku? Ty będziesz na obronie, powiedzmy. Musimy, widzę, ponaprawiać nasze dronki, ponaprawiać naszą załogę i będziemy mogli udać się w dalszą podróż tutaj w kosmosie. Skille porozdawane. Zapiszmy tylko ten układ. Z jakiegoś powodu ciągle mi się one mieszają. Włączmy tryb wojenny, bo tutaj też widzę, że ciągle się skille jakoś przestawiają. Teraz akurat jest dobrze. Na mostku są osoby odpowiedzialne za mostek. Na skanerze, który jest zupełnie niepotrzebny, jest ktoś. Jest ok. Na broniach są odpowiednie osoby. Teraz poprzestałem tylko na point defense. Trzeba postawiać najlepszych osoby. Najlepszych strzelców. Mamy w tej chwili 2 point defense, więc resztę przekażemy tutaj na działa. To powinno się robić tylko raz, moi drodzy, więc tak przepraszam, że was tutaj zanudzam tym. Ale jak ich raz dobrze ustawię i zapiszę, to już powinno to się utrzymywać. Jednego jeszcze przydałoby się wrzucić tutaj na ładowanie shieldów. A nuż zawsze to chwileczkę nas przytrzyma przy życiu. My mamy dość mało osób na naprawie, ale może któryś z tych się nadaje akurat, żeby go przełożyć. Akurat nie. Mamy dużo odporności na abordaż. Zapiszmy ten układ. On będzie się oczywiście zmieniał, gdy będziemy dokładać tutaj więcej. Znowu się zbugował interfejs. Będziemy dodawać więcej broni, to będzie się ten układ dział zmieniał. Tryb pokojowy, jeśli dobrze pamiętam, to tutaj będziemy głównie mieli misję, żeby rozdawać metal dostarczyć. Akurat mamy go sporo, więc może go uda nam się oddać od razu. Nie ulepszymy przez to sobie statku znowu. Ale misję wykonamy, już musi tutaj wracać później. Straciliśmy metal. Cudownie. Zobaczcie, czasem już nie czytam tych wszystkich, co się dzieje tutaj, ja po prostu znam na pamięć te wszystkie eventy, więc po prostu pamiętam, co powinno gdzieś być. Nie potrzebujemy więcej wachy, tutaj będziemy dostawali bardzo duże jej ilości. Anomalia nas
tylko poświeciła nam światełkami. To chyba jest jeszcze nieaktywne. A jednak aktywne. 300 wachy. Coś pięknego. W takim razie będziemy mogli zaraz wygenerować troszeczkę amunicji. Ale najpierw pogadajmy z tą stacją kosmiczną. Co potrzebujemy? Potrzebujemy wam przywieźć ileś metalu. Jeżeli dobrze pamiętam, będzie to 750. Dokładnie tyle. Zastanawiam się, czy mogę gdzieś... Otworzyła się nam kolejna stacja. Waha. 175. Nie wiem, czy pamiętacie, jak ostatnio na streamie grałem w tą gierkę, to wszystkie dawały mi po 100. A teraz, kurczę, sypię jak z rękawa taką ilością. Generator da mi na pewno troszeczkę metalu. Jak rozwalę to działko, chociaż przydałbym się mieć zapasowego tego point defensa. Dobra, zaryzykujmy zniszczenie tego reaktora. A może nie? Zaryzykujmy tą wyrzutnię. A może nie? Nie, dobra, zniszczmy ją. To nam dało wystarczająco dużo metalu. Tak bym się wahał ze wszystkim, co trzeba złożyć, a co nie. Wszystko. Dostajemy dwóch nowych załogantów, jeżeli dobrze pamiętam, czy nawet trzech. I oni chyba nie żali dużo. Co oni będą się nadawali? Może akurat się zmieszczę jeszcze w tych ilości żarcia, które posiadam. Dobrze, good party. Zapraszamy wszystkich na pokład. Dają nam żarcie. Trzech załogantów. Gdzie tak biegniecie szybko? Trzeba was przejrzeć. Modliszka wypadł. Ma niby wysokie skille, ale jest modliszką. Modliszki żrą. Bardzo dużo. Halo, weź się. Kamero. Kamero, dziękuję. Norris Seconds. O, umiesz ładnie gotować. Norris Seconds pójdzie do gotowania. Za chwileczkę. I trzeci. Martin Blackie. Jesteś absolutnie mało użyteczny. Ale nie jesz dużo, więc będziesz tutaj moim cannon fodderem. Czy jedną osobę tylko musimy pozbyć się? Chyba, że tego pana modliszkę, który jako tak umie gotować. Nie, nie trzymam ich. Takich nie trzymam, to są darmozjady. Wywalmy najgorszego. Wstawmy Norisa. I wypada na razie, damy na gotowanie, żeby nie żarł tyle. Bo kto to zapłaci? Kto za to zapłaci? Jesteśmy na minus 7 żarcia. Dopóki nie znajdziemy miejsca, żeby wywalić pana modliszkę. Ale mamy zapas wszystkiego innego, więc... Trzeba by zastanowić się, tu chyba mieliśmy skok też, którego przegapiłem jakoś. Hemnos system. Guzik mi się ma. Hemnos system jest tutaj. Więc to jest dobry skok. Stąd wrócimy sobie do Lee. I polecimy tak. Ograniczymy stracenie, utratę hajsu, znaczy utratę... Przepraszam, tracę funkcjonalne zdolność poprawnego wysławiania się. Szybko, błyskawicznie, dosłownie przed wyruszeniem, wiem, ten start micromanagement zżera praktycznie w całości. Ale muszę to wszystko przygotować sobie, żeby potem nie musieć się martwić, że mi pół załogi zaraz poginie, albo boty się rozlecą, bo mają po jeden punkt życia. Dwa. Więc mogłoby być dość krytyczna sytuacja, gdybyśmy wyszli do walki, a nagle one się po prostu porozlatywały. Okej. Okay. Wszystko nareperowane. Stawmy ten zbiorniczek tutaj z powrotem. Chyba mamy porozbijany statek, ale nie jest jakoś tak tragicznie. Pójdźmy na mapę. Stawmy wszystkich z powrotem do pozycji bezpiecznej. Jakoś coś na plus 3 żarcia znowu. Okej. Okay. Uch, na prawe. Plus 3 żarcia. Gdzie była ta... Entry, exit... Aha! Ha! Ha! Wygląda na to, że będziemy musieli wrócić dokładnie w to samo miejsce, żeby potem wylecieć z tego systemu, więc idziemy po prostu teraz szybciutko przelecieć się przez niego, unikając, jeżeli to możliwe, walki. Poszukajmy tylko jak najwięcej materiałów i musimy wrócić przez całą tą mapkę z powrotem. Siemeczko, panie Enigma. Oberwaliśmy oczywiście polem asteroidów za 7 punktów. Obniża nam się dość drastycznie ilość życia. Mamy więcej wachy. Skanujmy z orbity, co tu się dzieje.
Market mroczny. Materiały wybuchowe za 4 egzotyki. Proszę. Oszukali mnie, dziady. Dziady! Dziady mnie oszukały na hajs. Na egzotyki dokładnie. Walnąłem się z asteroidą, ale dzięki temu wypadnie jakiś artefakt, który zmienimy na egzotyki i nie będziemy takim stratni za bardzo. Mamy tu jakiś rezerwat naturalny. Zobaczmy, co tutaj można zdobyć. Wyślijmy troszeczkę paliwa, żebyś to wiedzieć. I możemy tutaj... Ma dużo organików. Zniszczyć możemy ekosystem cały. Mamy syntetyków. Nie niszczmy. Bądźmy eko. Bądźmy eko. Zdobyliśmy więcej żarcia. Podlatuje nas statek. Szmuglerzy amunicji. Sprzedają nam ponownie materiały wybuchowe, ale sprzedajmy my im troszeczkę. Potrzebujemy więcej hajsu niż czegokolwiek innego. Sprawdźmy jeszcze to malutkie pole asteroidów i udamy się dalej. Udajmy się dalej. Do kolejnego sektora. Zaraz włączymy sobie jeszcze, mamy zapas spory paliwa i syntetyków. Więc za chwileczkę będziemy produkowali sobie większą ilość materiałów wybuchowych. To jest ryzykowne. Posłuchajmy sobie, jak śpiewa nam orka. No i usłyszeliśmy piękną melodię. Braliśmy więcej wachy. 260 będziemy naprawdę mieli spore zapasy wachy po tej rundzie. Tak sobie myślę, jak tu przelecieć, bo to musimy wrócić do tego samego miejsca, więc chyba tędy to ominiacie. Jest tutaj dajfu jak waifu, więc istnieje szansa, że tam będzie coś ciekawego. Okej. Okay. Sprawdźmy do planety. Isor. Czeluści odnaleźliśmy. Ciągnijmy metal z czeluści. Oczywiście nie wyszło. Ale będziemy mieli wachy. 54, myślałem, że będzie więcej. Local warp gate to Ageia system. Ageia? Gdzie jest Ageia? Tutaj. To mi nie na rękę. Nic mi nie daje ta Ageia. Absolutnie nic. Lecimy zwiedzić tutaj dalej. Coś mamy tutaj? Precursor Feeders. Kradniemy im technologię. I zeżryjmy jeszcze ptaki, bo tam ptaki wyginą. Uuu, dziękuję Shroomry. Będziemy produkować więcej żarcia. Dużo więcej żarcia, dużo mniej kryopodów. I myślę, czy właśnie pozbyć się tamtego żarcia, czy... One teoretycznie generują mi odrobinę kasy, jak tak latam w kółko. Ale! Mamy jednego wolnego slota, bo nie zużywamy takiej ilości... materiałów wybuchowych, paliwo się w sumie nam zaraz zablokuje. Jeszcze mam odrobinkę zapasu. Dzięki temu mamy 3 więcej slotów na to, żeby upchnąć tutaj na produkcję żywności. To takie tymczasowe, bo to te sloty będą zużywane na coś innego później, ale dopóki mamy możliwość tego wykorzystywania, to jak najbardziej produkujmy żywność. I jeszcze więcej żywności. I jeszcze więcej żywności. I reszta niech śpi. I będziemy teraz na plus sporo do... Znowu się mi zablokował ten interfejs. Nie kumam tego. Tylko nie mam gdzie trzymać żywności. Czy to przechowało żywność? Nie. Po prostu mieliśmy jej dużo. Przeróbmy na paliwo. Dlatego zaraz będziemy mieli to za dużo. Nie mamy prądu, żeby to odpalić. Wystarczy wyłączyć działko. Lazory off. Muchomorownia pracuje, 23 żarcia produkujemy. Jesteśmy pięknie ustawieni, aby wygrać tę grę poprzez bycie olbrzymim potentatem żywnościowym, którego mamy już w nadmiarze wręcz. Więc miejmy nadzieję, że na tej stacji kosmicznej, gdzie jest zwanej Yestor Fuel, będziemy mogli opierdzielić troszeczkę żarcia. Oczywiście nie, ale mamy dużo paliwa, więc je sprzedajmy. Zawsze trochę więcej kredytu, bo na tym etapie, gdy zawsze mam dużo, dużo więcej hajsu. Mamy 600. Lećmy dalej. Zajmę dwie planety, będą do zwiedzenia tutaj.
Widzicie, nie ma tutaj żadnej walki w tym systemie oprócz warp life'ów, ale jesteśmy pokojowo nastawieni do delfinów, bo one są takie piękne. I pozgarniamy tutaj więcej sobie towaru. Dwa moduły. Materiały i pewnie egzotyki. Czemu mam tak mało metalu cały czas, tylko się zastanawiam, bo cały czas jesteśmy na low, low, low. Są jakieś sygnały ukryte. Możemy sprawdzić, co jest tutaj. Za gorąco, żeby cokolwiek zrobić. Duży metalowy zbiornik. Zużyjmy paliwo, żeby dowiedzieć się, że w środku jest pewnie paliwo. Odrobinka paliwa. Ale głównie metal, którego potrzebuję. I lubię słuchać. Dobra. O, naprawa. Coś pięknego. Będziemy mogli tę naszą krypę poobijaną po tej walce ostatniej troszeczkę podnaprawiać. I znaleźliśmy ciut więcej metalu. Uuu, jeszcze coś. O, jeszcze tam coś wyżej. To jest dobry sektor, bo właśnie takie olbrzymie ilości zapasu paliwa możemy zrobić sobie, które już co prawda mi stopniały troszeczkę, ale jesteśmy jak najbardziej na plusie cały czas. Musimy tylko wyzbyć się tego żarcia, sprzedając je komuś innemu, bo bez tego będzie słabo. Ale w końcu jakieś moduły przydatne się pojawiają, więc starożytny medbay na przykład. Zbiorniki na eksplozywy, na metal, olbrzymi kontener metalowy. Nie, już mam teraz na duży nadmiar metalu. Highly volatile, czy jak to rozwalę, to będę dostanę za to materiał wybuchowy pewnie. No kupimy sobie, ale to jest taki super delikatny, jedno trafienie i nie ma go. Ale potrzebuję go. Naprawmy się też, 650. Jak nowe. Unkielnówka nieśmigana. Żarcie. Bierz moje żarcie. 480 żarcia. Yes, please. Materiały buchowe w najgorszej cenie. Mamy 280, ale to zeżre to zaraz. Czyli że zaraz przestawię z powrotem tutaj drugą wyrzutnię rakiet, jeżeli mam taki nadmiar pilowy. Przydałoby się te sloty w końcu polepszać. Potrzebujemy więcej uzbrojenia. Dużo więcej uzbrojenia. Olbrzymi zbiornik na paliwo. Tutaj mam zbiornik na paliwo, który... Chociaż to tylko chwilowo mam teraz nadmiary. Mógłbym go zastąpić. Ale nie. Na razie jest ok. Nie możemy załogi tutaj pozmieniać. Moduły te do leczenia mamy... Nie najgorsze, więc... To jest dużo lepszy skaner. Nasz jest 350, to jest 460, 29. Kupmy go. To da nam możliwość po prostu szybciej wykrywania większej ilości rzeczy, które możemy sobie potem wykorzystać do naszych celów. W sensie tych takich random encounterów będziemy po prostu widzieć więcej. Czy potrzebuję ten zbiornik? A, potrzebuję, on mi na żarcie jest. Tego niekoniecznie, bo mamy... No zaraz będę go potrzebował, ale chwilowo bardziej potrzebuję uniku zwiększenia sobie do 44% w formie niewalecznej. Okej. Okay. Mamy tą planetę. Możemy zobaczyć, ile będzie przelot do Mausa leciał. Tak, zużyjemy dwa skoki, czyli 88. Jesteśmy w stanie dolecieć taniej. To jest Maus? Nie, to jest Isor. Tą stronę trzeba. To jest Maus? 140 paliwa zużyjemy. To tak... Nie wyjdziemy najlepiej z tego. Tylko z jakiegoś powodu... Nie mamy zapasu żarcia. Co się mogło zdarzyć takiego? Zabrakło nam prądu. Nie wiem na jakim etapie. No ale już miejmy to w głowie. Mamy żarcie, mamy prąd. I lecimy trzema skokami. Do Mausa. O, wykryliśmy coś, co wcześniej przegapiliśmy, bo mieliśmy za słabe skanery, więc... Już się zwraca, już się zwraca. Trzeba tylko 300 hajsiku. Juhu! Na Mausa w drogę. Nieznany obiekt. Bierzemy. Co by to nie było. Bierzemy. Resztki statku.
O SOS. Damy ci wachę. W sumie tak miałem, rozdaję tą wachę. O, fuck. Jesteśmy ciut kasy i jakiegoś członka załogi. Robota, drona, cudownie. Dron walczący. Bardzo cenimy sobie takich małych pomagierów. On jest wart tej straty paliwa. Tylko potrzebuje więcej paliwa. Bo nie dolecimy zaraz. O, i znowu to. Nie. Okej. Okay. Trzeci razem zatrybiło. I lokalesi dali nam Standard Particle Blaster. Uwielbiam tą broń. Uwielbiam wręcz ją. Uwielbiam. I wstawimy ją zamiast... 2x2 zamiast tego laserka. Bo one będą dawały w takim razie nam już 8-9 strzałów. Może mogą rozwalić 9 modułów jedną serią. No to jest takie... Pasek jest taki, jakby się coś nie doładowało. Aha. Bo jeszcze ładuje amunicja. Wyłączmy. Bo znowu nam przestało żarcie brakować. Zaczęło żarcie brakować. Witam serdecznie nowe osoby przybywające. Przepraszam was, że taki jestem mało konwersujący dzisiaj z czatem, ale nagrywam te odcineczki na YouTube, abyście mogli sobie wyższej jakości zobaczyć później nagrania i ewentualne inne osoby ściągnąć. Znaleźliśmy troszeczkę egzotyków na pokładzie. Za chwileczkę, za 10 minut dosłownie będziemy robili sobie krótką przerwę, wtedy mógł z wami więcej pogadać na czacie. Potrzebujemy paliwa. W wypadku paliwa już. Włożyliśmy troszkę paliwa. I lecimy tutaj. Musimy wykonać jeszcze 2 skoki. Trochę polatać, więc będziemy tak na... O ty kurczę, przeciwnik! A już to leci do nas. I to będzie Bounty Hunter. Bounty Hunter ma całkiem niezły stateczek z dużą ilością nuczek. I moje jedno działo nie działa. Bo nie mam prądu. I to bardzo niedobrze. A nie, nie działa po prostu, bo nie mam prądu, tylko... tylko po prostu było wyłączone. Okej. Okej. Zapiszmy to ustawienie. Wycelujmy wszystkie działa przeciwnika. I myślę, że trzeba mu jakąś nuczką przedzwonić. Czy nuczki ustawia na później? Nie, zostawmy jeszcze. On to ma już takie... Ujoj. Bo to jest mini-boss generalnie, więc on mnie tutaj troszeczkę ucharata, szczególnie, że straciliśmy shieldy. Z jakiegoś powodu moje działko nie trafiają. Jego nuki lecą i trafią mnie zaraz tutaj. W moduły, które nie są mi tak bardzo potrzebne. Nie ma tragedii, moja nuka zaraz go trafi i zapali. Bum! Ma pożar malutki. Przydałoby się w te reaktory mu trafić, tym wszystkim co mamy, i wyłączyć shieldy. Zawsze możemy za chwileczkę nuki wystrzelić, ale wolałbym je zostawić na dalsze walki. Gdzie straciliśmy sporą ilość żywności, punktu pancerza. Ale ta salwa powinna go mocno poharatać. Szkoda, że nie trafiła nic prawie w to co celowałem. Reaktory! Reaktory! Ale jak widzicie... Coś trafiłem. W coś trafiłem. Pyt. Zebraliśmy. I tak, Brass Shield Generator jest przydatny. Jeżeli zamienimy go, tylko nie mamy teraz tyle energii, bo potrzebujemy reaktorów. W ogóle bardzo fajnie nam się rzuciło, bo dostaliśmy sporo uzbrojenia, które się nam przyda później. Same dobre bronie, tylko same zużywające niesamowitą ilość energii bronie. Więc takie nieszczęściu szczęście. Wróćmy do trybu pokojowego. Troszkę oberwaliśmy, ale nie jest jakoś tragicznie. Na pewno zyskaliśmy jeden reaktor więcej, którego musielibyśmy wstawić zamiast któregoś z modułów sypialnianych na przykład. Spokojnie możemy się już go pozbyć, ale na razie jeszcze generuje nam kasę. I teraz tak. Ten moduł ma 2x7 i EMP, ale ja bym chyba wolał ten moduł.
który jest 3 razy 3, ale zdaje się, no nie, jakby nie liczyć, będzie gorszy. Ten bije całkiem mocno, celnie i często, ale skubaniec żre energię jak porąbane, więc nie możemy go użyć na razie. Nic, no musimy jakoś tutaj jeszcze pooperować, dopóki nie porobimy tych slotów na broń, a nie porobimy ich, dopóki nie zyskamy kasy. No to jesteśmy cały czas bez broni, bo zużywamy ciągle materiały na naprawy po tych walkach, a zużywamy je na naprawy, dlatego że nie możemy się bronić odpowiednio. Zabieram moduły, jakie mają, cokolwiek mają. Nie giną sobie, my musimy dolecieć. O, i to jest piękny. Piękna stacja naprawcza, dużo mocniejsza od naszej, bo nasza chyba żre 15 żarcie, a ta 6. Bierzemy. Niestety ta cywilizacja zginie po tej przygodzie z nami, naszym spotkaniem. No ale cóż. No i cóż ze Szwecji. Metal Trader to mogą być z kolei upgrade. 100 kredytów za 2 egzotyki, poproszę. Dostaliśmy jeszcze w prezencie coś. Wej! Do Isora nie chcemy lecieć. Chcemy zobaczyć, co się dzieje na planecie tej. Tutaj. Gdzieś jest jakaś energia warpowa, więc może być niebezpiecznie. Eco Harvest Organics. Zużyjmy troszkę syntetyków. Musieliśmy się wycofać, ale nie mieliśmy strat żadnych w statku, więc przeżyjemy. Nie było wypadku, tylko metal i syntetyki ryzykujemy. Zaryzykowaliśmy i za słabą ilość paliwa. Lecimy dalej, tu i 3 planety do zwiedzenia. Jesteśmy 2 skoki od wylotu z tej przestrzeni. Ale jest planeta z życiem. Research. Works. Planeta bez życia. To wyciągajmy z niej metal. Jakieś pole asteroidów. Zajrzyjmy. Ciut metalu, strasznie mało. 13 to jest tak, jakby nie było. I tutaj ciut więcej metalu. Plus możemy duże eksplozje. Ryzykowny farma. Jesteśmy ryzykowni. I oczywiście nas jebnęło. Ale dostaliśmy też sporo paliwa, więc słabo, ale daliśmy radę. Chyba nie do Dive'u nie polecieliśmy w końcu. Już miałem polecieć do Dive'u. I dolecieliśmy do trzeciego sektora peryferiów. Jej! Naturalny artefakt jakiś zdobyliśmy. I odblokowaliśmy już 9 perków w tym sektorze do zdobycia. Więc na plus. Jeszcze zróbmy mały micromanagement, bo to będzie zajmuje czasu sporo dość, niepotrzebnie. Więc możemy ponaprawiać, poulepszać sobie wszystkie jednostki. Tu już będą gorsze walki niestety, więc będzie trzeba spiąć poślady. No, coś przesunęło mi się, kurczę. Kamera jest głupia. Dlaczego tak słabe jednostki są tak wysoko? Pana wypada, zapomniałem na stacji ostatnio wystawić, więc muszę go za chwileczkę wyrzucić. Ta trójka jest na mostku. Ten pan jest na skanerze. Widzicie, raz jak go tylko odpalam ten skaner, to zwiększa mi się pole całego widzenia. Tu już zaraz za 2 sektory będą max żarcia mieli. Będziemy wtedy schodzili z ilości produkcji żarcia i skupimy się bardziej na broniach już, bo teraz bliżej jesteśmy, a nie potrzebujemy takiej ilości żarcia, bo będziemy produkować go zbyt wiele, żeby móc go efektywnie wyprzedawać później to żarcie. Po prostu nie będzie tylu kupców, żeby mogli je od nas zanabyć. Op, 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 op. Prawie. Prawie mały misklik. Teraz mamy bardzo dużo zwierzątek na tym pokładzie, więc musimy im porozdawać skille, bo to bardzo ważne. Mamy koty, mamy pieseły, mamy żółwie. Żółwie, które żarcie produkują mi. Stoją w farmie żółwie. Tak jak ten, jak Dragon Ball był ten żółw, który był taki rozgadany. I tutaj mam jednego, który jest ośmiornicą latającą i walczy na pokładzie tutaj z wrogami. Dobrze, tu jeden
Miejsce w sumie jest wolne, więc jeden nierozdany. Zapiszmy ten cały układ. I dzięki wam za tą przygodę w tym odcinku i zapraszam oczywiście na kolejny odcinek, który pojawi się niebawem. Do zobaczenia i cześć!